Witajcie na kanale Chodźmy po zdrowie. Dzisiaj jesteśmy na zawodach, gdzie są one obsługiwane profesjonalnie, czyli jest pomiar czasu, są sędziowie, zawodnicy, którzy się zapisali na te zawody, na pewno się do nich przygotowywali, a teraz zobaczycie, jak przebiegają takie zawody. Głównym organizatorem jest gmina Wejherowo i pan Przemysław Kiedrowski. Jeden, start! Tak jak tutaj widać, są zawodnicy, są zawody, będzie rywalizacja, więc czy możemy Nordic Walking nazwać sportem? Pełnoprawnym sportem. Na pewno nie jest on zarejestrowany jako dyscyplina olimpijska, ale zobaczcie, jak przygotowujemy się, dbamy o kondycję i co najważniejsze, dbamy o technikę. Brawo! Już koniec, meta! No właśnie, czy wiecie, że do Nordic Walking została opracowana przez Finów specjalna technika stworzona po to, żeby wykorzystać w 100% możliwości tej aktywności fizycznej. A jakie korzyści da Tobie wykorzystanie techniki Nordic Walking? Pierwszą korzyścią to jest uruchomienie ponad 90% mięśni w naszym ciele. Poprawna technika odciąży stawy. Wzmocnisz kręgosłup na całym odcinku. Poprawisz ogólną wydolność całego organizmu. A dodatkowo ta aktywność fizyczna uprawiana jest na zewnątrz, więc jest powód, żeby wychodzić z domu i przebywać więcej z naturą, na powietrzu, czy jak lubicie to w lesie. Skoro Nordic Walking jest pełnoprawną aktywnością fizyczną, przy której można się spocić, przy której można schudnąć, przy której można nabrać kondycji, przy której można spotkać się towarzystwo, to czy możemy Nordic Walking potraktować tak jak fitness, tak jak zumbę, tak jak inne aktywności fizyczne i po prostu wykupić miesięczny karnet? Tak, oczywiście, tak jak na inne zajęcia możecie kupić karnet miesięczny i przychodzić przez cały miesiąc na zajęcia z Nordic Walking. Co zawiera miesięczny karnet i jak wyglądają zajęcia? Karnet miesięczny zawiera jedne zajęcia w tygodniu, które odbywają się na obiekcie sportowym otwartym i w terenie. Jeżeli Ty byś chciał zacząć swoją przygodę z Nordic Walking, to zapraszam Ciebie do mnie na zajęcie. Link do zajęć masz poniżej. Lajkujcie, subskrybujcie, dzwońcie, komentujcie, zapisujcie się. Także jeżeli ktoś chce zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie tutaj z bramą.